Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, to pamiętajcie, by się zapisać. A jeśli jesteście już moim stałym widzem, stałym bywalcem, to bardzo Cię pozdrawiam. Dzisiaj przyszłam do Was z takim filmikiem, troszkę gadanym, na temat Włoch. Po zobaczeniu kilku filmów innych youtuberek, troszkę mnie zainspirowały, bo niektóre rzeczy wydają mi się zupełnie nieprawdziwe. Otóż chciałabym Wam opowiedzieć o tym, na co musicie uważać i jak jest naprawdę we Włoszech. Miałam kilka nieciekawych sytuacji, dlatego podzielę się z Wami moimi doświadczeniami, moimi wrażeniami. Otóż, kiedy przyjechałam do Włoch, kto już mnie śledzi od dłuższego czasu, ten wie, że przyjechałam na dół Włoch, czyli do Kazerty. Często bywałam w Neapolu, byłam bardzo młoda i miałam właśnie takie troszkę nieciekawe sytuacje. Otóż, kiedy mieszkałam w tej Kasercie, miałam bardzo długie blond włosy, oczywiście miałam 18-19 lat i byłam naprawdę bardzo ładną, przykuwającą uwagę dziewczyną. Szczególnie w tamtych okolicach. Było południe, 12 w południe, było troszkę ludzi na ulicach. Oczywiście pamiętajcie, że od Rzymu w dół o godzinie 12 bary i ulice pustoszeją, bo wszyscy idą jeść, jest siesta. No ale oprócz tego właśnie idę sobie drogą i niestety zatrzymało się auto, wysiadł facet z tego auta i siłą mnie do tego auta wciągał. Nikt mi nie chciał pomóc, mimo że krzyczałam i wołałam o pomoc. Nie wiem dziś, jakby się to skończyło, gdyby nie jeden pan, taki starszy pan, który się zatrzymał swoim autem, zajechał mu drogę i po prostu nie pozwolił na to, by mnie wciągnął do auta. Tamten później uciekł, ja oczywiście do tego auta nie zostałam wciągnięta. No i on później mi tak odprowadził autem do domu, bo ja się bałam wsiąść i do jego auta. I mój brat wtedy w nocy, pamiętam, chciał mi obciąć włosy i zafarbować mi włosy na czarno, żebym się tak nie rzucała w oczy z daleka, że jestem blondynką i obcokrajowcem. No ale to oczywiście są bardzo rzadkie sytuacje, nie myślcie sobie, że jak przyjeżdżacie do Włoch, to musicie uważać, bo Was porwą. Wcale tak nie jest, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś inny miał takie doświadczenia jak ja. Byłam jedyna. Neapol. Na YouTubie widzę na kanałach, jak mówią właśnie o kradzionych autach, o tym, jak tu jest niebezpiecznie. To nie jest do końca tak. Owszem, będąc 14 lat we Włoszech, miałam przykre sytuacje tylko w Neapolu, a byłam już naprawdę w wielu miastach we Włoszech, i w Rzymie, i w Bolonii, i w Mediolanie, i w Brescia, i w Bergamo, i tylko w Neapolu miałam przykre sytuacje. Przyjechali nas odwiedzić nasi znajomi z Polski. Pojechaliśmy do Neapolu, żeby go pozwiedzać, no i byliśmy na takich targach w Neapolu. To są te takie stoliczki, wszyscy tam coś sprzedają, no i jeden sprzedawał papierosy. Bardzo się nam to opłacało, bo we Włoszech papierosy są dużo droższe. Zapytaliśmy się, ile kosztuje karton Marlboro, no i powiedział nam tam cenę, opłacała się, daliśmy mu 50 euro, paczka kosztowała dużo mniej niż 50, daliśmy mu 50 euro. I on powiedział, poczekajcie chwilkę, dam Wam resztę. No i już go tyle było widać. Błędem było po pierwsze danie mu za dużo pieniędzy i nie róbcie tego nigdy w Neapolu, ani w żadnym publicznym miejscu, że otwieracie portfel, wyciągacie portfel, gdzie jest dużo pieniędzy, bo możecie być pewni, że albo Was okradną w tamtym momencie, albo będą za Wami chodzić, żeby Was okraść. No i on wziął te pieniądze, uciekł, no i my w tym momencie stwierdziliśmy, no dobra, na szczęście przynajmniej papierosy mamy. Otwieramy karton papierosów, a tam w środku był styropian. Nie było w środku papierosów, było to naprawdę idealnie zapakowane. Wyglądało to jak papierosy, jak paczka, jak karton papierosów dobrych, takich kupionych w sklepie. Także wycyckał nas na 50 euro, my zamiast zaoszczędzić, to straciliśmy te pieniądze. Druga sytuacja. Były u mnie odwiedzić moje znajome na wakacje. Pojechaliśmy sobie też do Neapolu, wracamy z tego Neapolu pociągiem. Siedzimy na pierwszym piętrze w pociągu, bo to są te dwupiętrowe często. Gadamy sobie, oczywiście trzy młode dziewczyny, ale nie było, nie był pusty ten pociąg, naprawdę było troszkę ludzi. No i w pewnym momencie, jak ten pociąg zatrzymywał się, dojeżdżał do stacji, żeby się zatrzymać, podleciał jeden chłopak do nas, wyrwał nam torebkę i zaczął zbiegać ze schodów. No i tak to wszystko obliczył sobie, że jakby zbiegł ze schodów, to drzwi się otworzą, no i on ucieka, kto go będzie gonił. We wszystkich poradnikach turystycznych pisze, żeby w Neapolu się nie bronić, że jak ktoś Was chce okraść, to raczej
Zostawcie go, bo może się to źle skończyć. My, młode trzpiotki, oczywiście tego nie posłuchałyśmy. Ja mu się rzuciłam na ramiona. Moja koleżanka mu wyrywała torbę. On mną rzucał tak po tych schodach, jak zleciał. Źle sobie to wszystko obliczył, bo myślał, że my się nie będziemy buntować. Drzwi jeszcze się nie zdążyły otworzyć. No i tak się stało, że on, żeby mieć spokój, zostawił tą torebkę i później jak się drzwi otwarły, to uciekł. Ja miałam stłuczone kolano, nic się tam więcej nie stało i na szczęście tej torebki nam nie ukradł. Co byłoby troszkę nieprzyjemne, bo w środku były portfele, paszporty i było to takie troszkę, nie byłoby to zbyt ciekawe dla nas właśnie, żeby później wracać do Polski, bo był to okres, kiedy jeszcze nie byliśmy, kiedy jeszcze trzeba było podróżować właśnie na paszportach. To była taka druga sytuacja. Trzecia sytuacja w kasercie, kiedy zaczęłam pracować, moja pierwsza praca to był taki magazyn, w którym magazyn spożywczy, wydawaliśmy rzeczy do sklepów. Ja tam pracowałam w biurze, pomagałam troszkę układać karty, to była taka praca po znajomości, no i oczywiście było to nielegalne, bo nie byłam zatrudniona, bo nie miałam jeszcze wtedy tak zwanego permesso di soggiorno. Było to bardzo kontrolowane w tamtych czasach, nie mogłeś tu być bez pracy i nie mogłeś tu być nielegalnie. Także oczywiście jak jeździłam do tej pracy, to tak starałam się troszeczkę uważać. Jechałam autem, niestety na polskich rejestracjach, pamiętam, przejeżdża koło mnie auto, wyciąga odznakę, każe mi się zatrzymać na bok, oczywiście nie byli ubrani służbowo i auto też nie było służbowe, no ale pokazał mi tą odznakę, wystraszyłam się, bo Guardia di Finanza, to jest taka policja odpowiedzialna właśnie za pracę, za rachunki, żeby wystawiać w sklepie płacone i nie są ubrani służbowo. Kazali mi się zatrzymać, ja się zatrzymałam, trzęsłam się, nie kazali mi wyjść z auta, kazali mi pokazać dowody, ale tak się trzęsłam, powiedzieli mi, daj mi tą torebkę, ja to sobie sprawdzę. To był mój błąd, dałam im torebkę, oczywiście wyszukali sobie tam co chcieli, oddali mi torebkę, powiedzieli, że wszystko ok, i później uciekli, okazało się, że z torebki zginęło mi wszystko to, co było cenne. No i to były takie nieprzyjemne sytuacje, ale owszem, byłam młoda, głupia, nie wiedziałam jak się zachować. Teraz zapewne by tak nie było i tu w okolicach, gdzie mieszkam, w okolicach Mediolanu, Bresci czy Bergamo, tak nie jest. Są to takie sytuacje troszkę nieprzyjemne, ale myślę, że mogą zdarzyć się wszędzie, nie tylko we Włoszech. Musicie uważać na pewno na plaży. We Włoszech teraz jest bardzo dużo obcokrajowców, którzy krążą, żeby coś ukraść. Ale myślę, że to nie jest tylko tutaj, tylko tak samo jest we Francji, tak samo jest w Hiszpanii, tak samo będzie na pewno i w Polsce. Czyli jak idziecie na plażę, nie bierzcie rzeczy cennych. Jeśli bierzecie pieniądze, to dobrze je schowcie nie do torebki, czy tylko jakiś na przykład pod materac, czy pod coś, żeby ktoś Wam tej torebki nie ukradł. Ja już byłam na wielu plażach we Włoszech, jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się, że ktoś mi ukradł pieniądze czy torebkę. Raczej nie zdarza się to często. No i zatrzymmy się teraz na temat aut. Niektóre youtuberki mówią właśnie, że strasznie kradną auta we Włoszech. Ja Wam powiem tak, kradną auta, owszem, ale nie sądzę, że kradną je bardziej niż w Polsce czy gdzieś indziej. Mam znajomych, którzy pojechali do Polski i te auto im ukradli w Polsce. A ja od tylu lat, co jestem tutaj, nigdy mi się to nie zdarzyło. Myślę, że może się zdarzyć, że będziemy mieli pecha. Owszem, mam tu na przykład sąsiada, któremu ukradli auto z garażu. Mam tu znajomych, którzy też mieli tam jakąś przykrą sytuację z kradzieżą. Ale i mam znajomych w Polsce, którzy opowiadali mi, że i w Polsce zostawili auto i już go później na tym parkingu nie znaleźli. Także nie myślcie sobie, że we Włoszech strasznie kradną auta, bo tak nie jest. Chociaż muszę przyznać, że jeśli pojedziecie do Neapolu czy do części dolnej Włoch, to może się to może częściej zdarzyć niż tutaj. Bardziej musicie uważać, jak parkujecie auto i jak jeździcie, bo we Włoszech są troszkę inne reguły gry na drodze. Może nie, że przepisy drogowe są inne, ale Włosi jeżdżą inaczej. Tu, gdzie ja mieszkam, czyli okolice Bresci, Mediolanu, nie jest to takie inne jak w Polsce, bo włącza się kierunkowskaz, zatrzymuje się na światłach. Raczej ta kultura drogowa jest. Zupełnie inaczej jest
w Rzymie, w Neapolu, w Kazercie, Salento, bo tam reguł raczej nie ma. Rzadko kiedy ktoś włącza kierunkowskaz. Wyprzedzają na trzeciego. Na światłach zatrzymują się wszyscy razem, że z dwóch pasów robi się cztery czy nawet pięć. Jest to niebezpieczne też ze względu na to, że my, jeśli nie jesteśmy nauczeni, to na pewno wrócimy z autem zarysowanym. Także musicie to wziąć pod uwagę. Jeśli przyjedziecie do Włoch, wrócicie do Polski z jakąś rysą z przodu, z tyłu gdzieś, bo tu prawie wszyscy jeżdżą z autem troszkę zarysowanym. Jeśli parkujecie auto, parkujcie auto zawsze blisko innego auta, ale cennego i nieporysowanego. Nie parkujcie jako jakiegoś starego dzioda, bo możecie na pewno, jak wrócicie do auta, to wasze auto będzie na pewno obite albo zarysowane, bo oni wtedy nie patrzą, otwierają drzwi, tak, nie szkodzi. Odjeżdżają, wycofują, tak, zarysują ci auto. Nie ma problemu, dziesiąta rysa dodatkowa, przecież to nie jest jakiś problem. Także na to musicie zwrócić uwagę, bo już mi się zdarzyło kilka razy, że właśnie zarysowałam sobie auto w taki sposób, poszłam do sklepu, wróciłam z jednej strony rysa, z drugiej strony rysa i tu jest to raczej normalne. Nie myślcie sobie, że Wam zostawią bilecik z napisem, to byłem ja, zadzwoń. Raczej nie. Musicie też uważać, co zostawiacie na przednim siedzeniu. Jeśli prowadzicie auto w Neapolu, w Kazercie, nie zostawiajcie torebki na siedzeniu przednim. Raczej dajcie torebkę sobie pod spód, pod siedzenie, nie tak na rzut oka, bo pamiętajcie, że we Włoszech jest bardzo popularne jeżdżenie na motorze. Motorki jeżdżą szybko, jeżdżą po prawej, po lewej stronie. Też się trzeba nauczyć właśnie jeździć koło tych motorków, bo są wszędzie, z każdej strony podjeżdżają. I zdarzyło się właśnie tak, że oni podjeżdżają pod auto, widzą, że jest torebka na siedzeniu, wyrwą Wam tą torebkę i mogą Wam po prostu ukraść tą torebkę z tego pierwszego siedzenia. I może się też tak zdarzyć, że wyrwą Wam torebkę z ręki. Miałam taką sytuację, nie osobiście, mi się to nie stało, ale stało się mojej znajomej. Szłyśmy sobie po prostu po takich między domami, to było bardzo dużo ludzi, to była ta Festa del Paese, to są te takie odpusty jakby tutaj. Ona trzymała torebkę w ręce i właśnie podjechał facet motorkiem, wyrwał jej tą torebkę i pojechał. Takie rzeczy się zdarzają, kupcie sobie takie właśnie torebeczki zapinane troszkę. No i ostatnia rzecz, uważajcie, jak wracacie na przykład z supermarketu, z jakiegoś sklepu, by jak rozładowujecie auto, nie zostawiać torebki nigdy przyczepionej na wózek, czy na przykład zdarza się tak, że ktoś rozładuje cały wózek, zostawi torebkę już w aucie i przez tylko kawałeczek jedzie, żeby ten wózek odwieźć. Możecie być pewni, że w wielu miejscach są osoby, które już czyhają na takie rzeczy i jak Wy tylko ten kawałeczek jedziecie, żeby odwieźć ten wózek, to jak już wrócicie, to tej torebki możecie nie znaleźć. Tak się stało właśnie takiej pani, kiedy robiłam zakupy w sklepie Esselunga, to jak wpadła do sklepu z płaczem, że ktoś ją okradł, bo ona tylko kawałek odjechała, żeby odwieźć wózek i już tej torebki nie znalazła. Ale to nie jest też tylko tak, że we Włoszech. Włochy nie są niebezpieczne. Nie bójcie się chodzić nocą. Teraz staje się to troszkę bardziej niebezpieczne ze względu na to, że jest bardzo dużo obcokrajowców. Włosi przyjmują wszystkich i robi się to taka zbieranina troszkę wszystkich kultur, ludzie nie mają pracy i wtedy może się to robić niebezpieczne, bo no bo wiadomo, że oni nie mają co nawet, nie mają nic do stracenia. To tyle, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że troszkę Wam pomogłam. Dajcie kciuka w górę, jeśli tak jest, jeśli macie pytanie, piszcie do mnie. Nie bójcie się przyjechać do Włoch, bo naprawdę nie ma czego. Starajcie się tylko trzymać pieniążki blisko siebie i dokumenty blisko siebie, a już później na pewno wszystko będzie dobrze. I życzę Wam miłych wakacji, jeśli tutaj przyjeżdżacie, napiszcie do mnie gdzie i co. Jeśli coś Wam się zdarzyło, to też napiszcie do mnie. No i to tyle, cześć Wam!